Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Cezar. Wiązkich. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 5, oczywiście online multiplayer. I dzisiaj, proszę Państwa, robimy challenge, robimy wyzwanie. Jak już widzicie, gramy na drugiej mapce wstydu, czyli takiej konkretnej mapie do testowania umiejętności, Boże, naszych stunterskich na różnych pojazdach. I tym razem będziemy testować nasze umiejętności stunterskie na padach. Takie wyzwanie sobie założyłem, stwierdziłem, hej, utrudnimy sobie grę, niech będą stanciki i niech będą to stanciki na czymś, no na czym nie potrafimy. W sensie nie chodzi o motocykl, co tak naprawdę właśnie o... Rufian. O tak, ja Rufiana biorę. Boże, ja nie wiem, którym chciałem klikać, nie... Tak, kontynuuj. Gotów do gry, okej. Okay. Także to są moje w sumie pierwsze takie stanty dzikie. Czuję się zombie. Nie mam bladiego pojęcia. O, no nie, którym? Nie mam Jacksonu. Nie, to jestem E. Okej, okay, ja nie mam pojęcia, także wiem, którym się jedzie. Jakoś wolno pojechałem. What the fuck? Ja pierdzielę. Jak ktoś po prostu zachoruje przez naszą grę na jakąś... Tak, jakiś poziom dobra, raka jest, tutaj jest, rośnie, jest. To nie ponosimy odpowiedzialności, także... Którym się teraz spisz ponownie? Oczywiście, jeżeli taki odcinek challenge'owy wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, no i wpaść na kanał do Cezara, oczywiście, który będzie w opisie pod filmem umieszczony. Nie, którym się to respawnujesz? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak się respawnować, ziom. Czekaj. Ale ty, ja pierwszego tego nie zrobię nawet. Ja już zrobiłem pierwszy checkpoint. Jeszcze ruch cameo, ja pierdykam. Jak ciężko. Coś ty wymyślił. Powiem wam tak, to było tak, że ja sobie wszedłem, tak się pytam, hej Cezar, pogramy w GTA? No spoko, spoko, GTA fajna gra. A ja mówię, na padach, a on, o kurde, to będzie ciężko. A ja mu wtedy, robimy stunt, a on, o kurde, no to no serio będzie ciężko, a jeszcze na drugiej mapce wstydu. A on, o nie. Tak było, proszę państwa. No, niestety. Już nie ten guzik. Ja już inną metodą, że tak powiem, jak się ten spawnić? Nie, no jest, przytrzymałem F. Y. Tak, Y. Y na padzie od Xboxa 360. No. No, dobra. Dawaj. Ja pierdolę, ale jeszcze inny klawisz do tego, żeby do tyłu jeździć. No to jest w ogóle szaleństwo, proszę państwa. A, ja what? Zespił mnie w ogóle 10. No, what? Ja dostanę po prostu... dzieje? O, dobra, jest. Fioła tutaj, powiem tak. Jak można grać na padach w tę grę? Jak się zatrzymać? Jezu! Dobra, jestem! To znowu się stało. Zadupiłem się, aż mnie coś zabolało. Dobra. Tylko mnie nie zepchaj. Ja pierdzielę, Cezary, uważaj tu, uważaj, jedź Cezary. Ja na spokojnie. Powiem ja tak. Ja na spokojnie. Powiem tak. Na padzie tylko w NFS-a, nic więcej. Powiem tak, urodzony stunter Hogaty Here. Ale zrobiłem serię w tym momencie. Ja pierdzielę na padzie. Widzicie, jaka seria, a ludzie na tym normalnie nie potrafią na komputerze tego przejść. Dobra, na jest, padzie poszło robię. Ładnie. Nie! No, o, patrzcie, ej, bo ja to jeszcze, kurde, w normalnym czasie przejdę, takim przedbartkowym czasie. Czekajcie, jakąś muzykę tutaj włączę, czyli? Żeby nie było. Jakąś muzykę, dobra. No taki, wiesz, no, 7 minut. Nie, z tego co wiem, to Bartek tryharduje tą mapkę i robi ją w około 5. Tak, Bartek ją tryharduje i robi ją w około 5, jak nie widzi. Chyba, kurnia, bez kitu. Bo on za każdym razem, jak on chce pokazać, że robi szybko mapkę, to mu wychodzi 7 minut, czy 8. Jezu, także... nie! Dobra. No jak się wywróciłem, o co? No to jak ja mam to zrobić? God damn!
pierwszy raz na padzie, jeżeli chodzi o stunty, bo pamiętam, że grając kiedyś chyba z Flotarkiem tutaj, ogólnie by the way, to Sandzia zrobiła bardzo fajny ten taki filmik na 500k dla Flotara, że tak powiem, także zapraszamy do Sandzi też na ten filmik, bardzo fajny, też się tam dołożyłem, że tak powiem, dołożyłem swoje 3 grosze. To z Flotarkiem też, kurde, robiłem kiedyś taki challenge, że na padzie, ale wtedy to chyba, nie wiem, jakiś wyścig jechaliśmy, czy wiem, że chyba z Entorno jechałem, coś takiego, czyli to musiał być wyścig w takim razie, jakiś różowy. Ale autem to easy, ale stunty. Ja pierdziele. No co mam ci powiedzieć, no ja nie wiem, jak się jeździ na padzie, na tym właśnie, na, jeżeli chodzi o stunty, no ja nie wiem. No skąd mam wiedzieć, no ja nie wiem, że drogi Cezarze, na padzie, kurde, jak? No! Nie mogę zrobić jednego stanta, zaś przychodzę na klawiaturę. Jakiego? Wiecie, o fuck. Ja się zaraz przez kamerę wydupię gdzieś. Ja... No, jeszcze to, że musisz to jakoś kamerą operować, no tylko klawiatura i myszka. Dokładnie, tylko jak robić stanty na konsolach, no! Jak można? No nie da się, no. No nie da się. Fizycznie no. Się nie da. Dokładnie, fizycznie nawet się nie da. Już nie mówimy psychicznie, ale to fizycznie. Ja pierdzielę. O kurde, a wy też robicie taki challenge, ludzie? Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś też się ręczny podejmie challenge'a. Zaraz się odezwą pewnie konsolowcy, że kurde, o, ładnie kiedyś to było. Na padzie to my robimy najlepsze stanty, nie to co wy na tych PC-tach. Wy na PC-tach to stantów nie umiecie robić. Tylko my na konsolowcy, jak? O, jakoś trąbiłem. Jak ja trąbiłem? Ja. Czy ja będę wystarczająco wybity? Tak, Jezus Marian, Boże. Ja się zatrzymałem na jednym punkcie, trafiłem tutaj. Na którym punkcie się zatrzymałeś? Chyba przed tym, przed zjazdem z budynków. Ja to chyba będę musiał ci pomóc normalnie, bo ja to już jestem przed tym betonem bezpieczeństwa. Naprawdę? Tak, ja już jestem na betonie. Jak mnie tak w punkcie zajczyło, no? Aż czekajcie, aż sobie zobaczę. Ja się pytałem, jak nie zaliczają, no. Jak robić w takim razie stopi? Że... A, no tak, dobra, no okej, kminia. Kumam. Jak można w ogóle radio zmieniać na... Ten, co? Strzałka w prawo. O, dobra, jest zaliczył punkt. Strzałką? No, jak masz... A, w ten sposób. Cześć, no. Cezar. No, cześć. W końcu mi ten punkt. Dobra, teraz tak, jakoś tam muszę, tylko tu kurnia trafić będzie trudno. What? Tak się trąbi? Naprawdę? Jezu, no właśnie cały czas słyszę, jak ktoś trąbi. Ty nie wiem, czy to ty, czy to ja przez przypadek. Właśnie ja też nie wiem, czy którym? To ja, czy... No nie wiem, jak ja daję, co? Joystick w dół i w prawo. Wtedy trąbi jakoś, ale jak jadę. Więc... Nie rozumiem. Ja też nie rozumiem. Ja pierdziele, perkele, per... O! To ja chyba teraz trąbiłem! No, to był jakiś joystick w dół, w prawo... I jazda. I RT? No, i jazda. Nie kumam. Kompletnie tego... Nie łapię. Ja też nie. Das ja jest dziwne. No... Kurde, stunty... Na... konsoli czy na padzie, to jest dziwna rzecz. Jak w ogóle można fajnie drift robić, jak tu zatrzymujesz się chyba tym, nie? LT ludzie się zatrzymuje, człowiek tym, co się cofasz. Czy jest jakiś jeszcze... LB to jest ręczny. RB? Aha. Jak ja miałbym na ręczny przełożyć z RT, jakbym chciał jechać i dawać ręczny jednocześnie? A znowu... Nie wiem, środkowy i znowu klaksy włączyłem. Mhm. Może nie wiem, środkowy i skoczujący na tych. Kurde, kiedyś to było, nie to co teraz, Boże. Co się dzieje? Jakoś ten klakson uruchamiam, proszę państwa. Oczywiście, jeżeli macie jakieś prototypy co dawaj, do korzystania z pada, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja bym chciał w następnych odcinkach, tak jakbym, porobić kilka rzeczy jeszcze. Czyli tak, chciałbym...
Właśnie, pograć jakieś wyścigi na padzie znowu, co by przetestować się na wyścigach padowych. Oraz, proszę Państwa, możecie też pisać właśnie co do tych pomysłów. Oraz porobić jakieś odcinki z sesji, może nie tyle co z sesji publicznej, bo na to bym jednak dalej uważał, co z jakichś takich wydarzeń, powiedzmy, publicznych. Tak jak ostatnio grałem chociażby Ukyca na live'ie właśnie, co też polecam gorąco, te takie deadmatche tam z widzami. I powiem wam, że to całkiem śmiesznie, jak jest 30 osób, czy tam 20 na takich deadmatchach. Także można ponabijać sobie stacy na tym, powiem tak. Dobra, także jest, skończyłem w końcu. To jest budynki. Też ciekawa sprawa. Wiesz co, ja już bym skończył tego ogólnie. To kończ, ja kończ dom. Tak? Dobra. To tak. Ja bym się tu chyba wyrobił w 9 minut niecałe. Na pierwszy raz jak na padzie w 9 minut, myślę, że to jest całkiem nieźle, jak Bartek czasem na normalnie. Powiem tak, 9. Dla mnie sukcesem tutaj było przejść te budynki, bo jeszcze raz iźli. Kurde. Ale mówię ci, te budynki, na których ty się na początku zatrzymałeś, nie? Ja je wszystkie pod rząd zrobiłem po prostu, wiesz, taką serią skoków. Także to było całkiem niezłe, jeżeli o to chodzi. Także myślę, iż, proszę państwa, będziemy mogli wykonać jeszcze zaraz jakieś stunty, może na innej mapce po prostu. I tym razem na Batim. Tylko że oczywiście na padzie. Także widzimy się już za momencik, bo Cezar raczej wątpię, żeby w 8 sekund dojechał. Nie, nie dojadę. No, także już widzimy się za momencik na kolejnych stanterskich poczynaniach. Okej, proszę Państwa, jesteśmy już na drugich stantach dzisiaj do testowania. Oczywiście uliczne stanty volume 1 od Mleko Luda, także to też polecamy mapkę, bo jest bardzo fajna zrobiona pod stanty. Zresztą i ta pierwsza i druga. Aczkolwiek w tym momencie będę korzystał z Batiego. Oczywiście też no, zapraszam tutaj Cezara na Batiego. To już biorę. I mam nadzieję, że Batim pójdzie albo bardzo dobrze, albo przynajmniej wystarczająco dobrze, żeby stwierdzić, iż da radę skakać w ogóle na tych motocyklach na padzie. Także oczywiście pad jest przede mną cały czas. Tutaj pod Z-ką w ogóle widać, czy pod tym pewnie. Dobra, pyk i no to prawie w goł trafiłem. Prawie. To ja upadłem sobie na plecki. Kurde, myślałem, że już dwa pod rząd mi się uda trzasnąć, jednak nie. No ale jeden pierwszy stancik już zrobiony. Ja zrobiłem dwa pod rząd. O, no nice. Ja się powoli zawsze przystosowuję do Czekaj, gdzie padów. A, mamy czy to w rakietowej lidze, czy tutaj po prostu. Ja się potrafię szybko przystosować. Także to jest dobra rzecz przynajmniej. Kamera, także nie tiltuj mnie. Także... Jezus! Krawężniki to, głupie! To nie było za dobre. Okej, dobra, próba numer dwa, proszę państwa, podejścia do tematu stuntu. Niestety tak samo ukończyła się niefajnie, że tak powiem. I to teraz co? Kamera! Ja pierdzielę. Ja nie wiem, naprawdę, ja współczuję ludziom, którzy grają. Ja nie powiem. Nie powiem, że ja naprawdę. Tak jakby uważam, że ludzie, którzy grają na padzie, to muszą mieć, nie wiem, chyba bardzo wysoki poziom wytrzymałości psychicznej na denerwowanie się i tiltowanie w grach komputerowych. O, powiem tak, miałem coś powiedzieć, że niby szanuję osoby, które grają na padzie, bo widać, że muszą wiele skilla w to. Nie! Pluję na pady. Kurde, na mojego pada od Xboxa. Nie no, ja się śmieję oczywiście, ludzie, wierzcie to jako żart, ale no... Ale tylko klawiatura i myszka. Komputer jest lepszy, dokładnie, klawiatura i myszka ogólnie. No. Jest, wleciałem! Ja się teraz odbijam od krawężnika, nie od... Panie Cezarze, bo ty złym sposobem tutaj próbujesz wskoczyć, powiem ci tak. Widziałeś, gdzie ja stantowałem? Tak, właśnie jechałem za tobą. No to tam. No to tam musisz zastuntować. Dobra, pyk. Okej, okay, rozpykane. Mam nadzieję, że jakąś F1 przynajmniej zdążę tutaj dobra, dograć, wskoczyłem. Co było na miniaturęczkę jakąś, nie? Czekaj, teraz dobra, pyk. Seria punktów poleci teraz, ja wam mówię. Seria punktów od razu. Pyk do kolejnego. O, znowu pipnąłem sobie. I teraz najgorsza rzecz tutaj. Właśnie, o ludzie, jak się trąbi na padzie?
Ja pierdziel. Teraz jest najgorszy punkt, bo tutaj nie można się ruszyć zbytnio. Jak chcemy wyskoczyć na tym punkcie, to nie możemy. Czemu ja telefon uruchomiłem na padzie? Jak? Ja... do góry. Pierdziele. Dobra, czekaj, tutaj okay. Widzę, że trzeba wziąć rozpęd. Czekaj, czy światła dobra, wyłączę? No ja też biorę rozpęd w tym momencie, ponieważ nie wiem tak naprawdę, jak to zrobić inaczej. Muszę tak się rozpędzić i byle się nie wydupić. Właśnie wydupiłeś. No nie trafiłem, no, bo tu trzeba idealnie wjechać na to, ja pierdzielę. To nie jest łatwa, ale powiem tak, to nie jest łatwa rzecz już do zrobienia na komputerze. A co dopiero na padzie, który tak skręca? Tak się nie da! W tę grę grać. Padziku, graj normalnie ten graj. Działaj normalnie. Ja pierdzielę, ja zaraz... Bo ja się zdenerwuję i poszukam innego sposobu zaraz. Na dostanie się tam. Czekajcie, już coś widzę, ale... Na padzie to ja się nigdy tam nie dostanę chyba. Zaliczyłem! Ten punkcik, albo nie trafiłeś, jak mnie mam. No, ale zaliczyłem. No właśnie. Za pierwszym razem. Jest lepszy czekaty, taki. Już nie bądź taki, kurde, do przodu, bo ci z tyłu zabraknie, Cezar. Jak ty to żeś zaliczył w ogóle? Normalnie podjechałem na ten billboard i zaliczyłem. Dobra, robię, kurde, nieuczciwą konkurencję w tym momencie. Nie chciałem w ten sposób, ale Cezar mnie do tego zmusił. Nie no, nie, bez przesady. Jak gram na padzie, to na padzie. Po prostu zajechałem, wiesz, najprostszą możliwą metodą do wbicia tego punktu. I to nie było zrobienie tego prawidłowego stunta. Także... Czyżby teraz będzie stunt z mojej mapki? No nie! Skręt. Dobra. For fuck's sake! Jak można na padzie grać w tę grę, no! Doleć tam, nie! To czy ja muszę najpierw, ja chyba muszę najpierw na ten murek wyskoczyć, nie? Pierwszy, nie pamiętam w sumie. Kurde... Normalnie, no na padzie się nie da, no! Czyli dobra, to było prawie dobrze, tylko... No przegram to teraz! Bo się zatnę w drugim miejscu aktualnie. No i co, zaciąłem też w jednym miejscu głupi. Okej, okay. A nie. Dawaj, dawaj, kuś, no czemu, what? Czy musimy to szybko przeskoczyć jakoś? Kurnia. Pyk, proszę. Nie. Doleć tam, zalicz ten punkt. Dobra, jest. Jest ten punkt. No to tam mnie dogoni, bo teraz jest iśli. Kolejny. Kolejne nie, punkty, dawać mi! Blać! Kolejne punkty, kolejne punkty, okej, okay, dobra. Cześć, Cezar. Dobro, i teraz pyk. Czemu oni 61 śpiewają? Halo, proszę mi tak nie śpiewać takich rzeczy. Game. Możemy to zrobić prawdopodobnie ludziom, z tego co pamiętam, możemy to zrobić jakoś w ten sposób. Tak, chyba tak, okej. Okay. Cezar jest na małym awku. Ale ja to wykorzystam, żeby go dogonić. Nie będę czekał. Nie będzie, kurde, tutaj tego. Ja robię stanta. Ja się uczę na padzie robić stanta. Od dzisiaj, proszę państwa, przerzucam się tylko na pady. Od dzisiaj tylko na pady, proszę państwa. Dobra, i teraz pyk. Jezus, jak? Jak to się robi na padzie? Normalnie! Ja bym to już 3 razy na klawiaturze zrobił, ludzie, naprawdę. Trzy razy, albo nawet 4 bym już to zrobił. Ja pierdzielę, na padzie, no tak się nie da. Jeszcze mój przeciwnik awkuje i kurde co, nawet jak teraz wygram, to ludzie i tak będą pisać, że kurde to ugrane, bo Cezar poszedł z Z2. Cześć Cezar, witamy wszystkich! Z powrotem w takim razie, Cezar powrócił do nas. What? Dobra. Co jest, Cezarze? Robisz punkcik? Robię, ty co, jesteś dalej już? No ja jestem 2 punkty już przed tobą, powiem ci. To tutaj może ci zdradzę trik, że możesz to zrobić też krócej, czyli gdzieś podjechać, spróbować po ścianie, wiesz. Aha, wyskoczyć dobra. Do kolejnego punktu, w sensie nie musisz tam wskakiwać aż.
Bo to jest akurat nie bardzo trudne, aczkolwiek ja teraz jestem na takim punkcie, na którym będę się męczył, bo to trzeba też będzie trafić w coś po prostu. A jak widać, no na padzie nie jestem najcelniejszą osobą, jeżeli chodzi o trafianie w punkty, chociaż teraz obyło się bez większych problemów. Także jeżeli o to chodzi, pyk. Okej, okay, wyskakujemy tutaj. I teraz tak. I teraz nawrót i trach. Teraz gdzie? Tam. Gdzie lecisz, Cezarze? Jak ja to mam przeskoczyć? I'm living in a box, oh yeah. I proszę bardzo, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Cezar? To ja ci je zaraz już podpowiem. Na dachu. Ja pierdziel, że można było jeszcze normalnie jeździć. A nie na, jak na tym padzie, najgorszym. Zus! Denerwuje mnie ten pad już. Powiem tak, nie dość, że zaczyna mnie denerwować, to jeszcze mnie palec zaczyna. Zawsze mnie ten lewy palec od gałki boli po prostu. Od Gaukersona. Ale ty już skoczyłeś tu chyba, tak? Nie. No masz taki punkcik wystający dzyndzel, nie? Oto od niego się odbił, ten ostatni. Wiesz, że ciężko trafić? No wiem, trafiłem za pierwszym razem jakoś, udało mi się na szczęście. Ale wiem, że... Kumam, że może być ciężko w niego trafić, ponieważ we wszystko na tym padzie jest ciężko trafić po prostu. No, także. Jak się przekręcił ten Hogaty. Ja chwilę na Cezara tu poczekam, że nie było, ale porobię za ten czas po prostu. Patrzcie, jak jest mighty stanty. Okej, okay, dobra. Ja już się przenoszę po kolejny checkpoint, żeby nie było. Aha. Okej, okay, co się dzieje? Co się stało? No nie mogę się nie wybić. Trafiłem w niego, a nie wybiłem się. No, ale ty musisz do góry, wiesz? Podnieś koło, a będzie ci wesoło, Cezar. A myślisz, naprawdę. Że... Dobra, pyk. Dobra, nie, ja się już nie odzywam. Tak ja mnie nie lubi. Przyjechałem na drugą stronę, ale nie zaliczyło mi punkty, spadłem z dachu. A czekajcie, patrzymy. Tam Cezara gdzieś widać, widać go, widać na dachu Cezara. Dajemy Cezarowi dwa ostatnie podejścia. Wybił się, ale za słabo i odbił się od Silosa. Dobra, jeszcze dwa podejścia, Cezar. I kończymy, proszę państwa, wyścig. Także Cezar, podejście numer 2. Podjeżdża, wybił się, nie wybił się, bo nie trafił. I podejście numer 3 według Cezara w tym momencie. Awe Cezar także. Awe ja. Proszę bardzo. Go, 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 go! I trafił, ale słabo się wybił, także... Nie, wybiłem się dobrze, tylko poleciałem za bardzo na prawo. No, także proszę bardzo, ja już zakończyłem wyścig w takim razie. No i myślę, że w tym odcinku będziemy się powoli żegnać. Także dzisiaj występował tutaj w tym challenge'u padowym, oczywiście od xglocka 360 ze mną, Cezar. No byłem sobie, cześć. Także jeżeli taki challenge'owy odcinek wam się spodobał z GTA, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, możecie też pisać właśnie jakieś protipy co do korzystania, kurde, z pada, oraz wpaść na kanał do Cezara, który będzie w opisie pod filmem podany. Także my dziękujemy bardzo za oglądanie i trzymajcie się, no i na razie, cześć! Cześć!